Rozwija się szczęśliwie ten kanał. Dużo nowych widzów, zwiększone zasięgi na filmikach. Widzę po kilkaset nowych subskrypcji przy każdym filmie, więc pozwalam sobie dzisiaj kierować się przede wszystkim do tych nowych widzów. Niech ci, którzy mnie oglądają od bardzo dawna i zgadzamy się w większości poglądów, wybaczą. Będzie i dla nich przesłanie pod koniec tego filmiku, ale w szczególny sposób bym się dzisiaj chciał zwrócić do tych, którzy może przypadkiem, może za namową czyjąś, prawdopodobnie za namową YouTube'a, który po prostu widzi, że żreno to umieszcza w rekomendacjach i dobrze, tu akurat do algorytmu nie mam pretensji. W każdym razie do tych, którzy oglądają, patrzą, a co to jest za facet, podobny jakiś pisowiec, zobaczmy, co on tam może powiedzieć. Do was się zwracam, do tych, którzy należycie do owych 3 milionów wyborców, którzy się zjawili w ostatnim miesiącu przed wyborami po to, żeby zagłosować na trzecią drogę. Tych, którzy nie deklarowali udziału, dopóki Donald Tusk nalegał na jedną listę, dopóki miała być konfrontacja wyłącznie między Kaczyńskim a Tuskiem, tylko do tych, którzy liczyli na to, że jakaś nowa jakość wreszcie, już byli zirytowani tym PiS-em, rozumiem oczywiście, bo on mógł wkurzać różnymi rzeczami i stwierdzili, że zaryzykujmy, spróbujmy. O! Kinder niespodzianka się pojawiła, zagłosujmy na tę Kinder niespodziankę. Tak mówię, że jest to elektorat, te 3 miliony ludzi, którzy w ostatniej chwili się pojawili, jest to elektorat wyrolkowany, w sensie rolki internetowej, prawda, z Instagrama czy z TikToka, bo właśnie kampania w mediach społecznościowych przekonała ludzi, że pogonimy tych dziadów, że bierzemy udział w czymś fajnym, że to jest takie cool, pójdziemy, a ustawimy się, taki flashmob w komisjach wyborczych, pojeździmy do tego. Dobra, mam dla was złą wiadomość. Wygoniliście Belzebuba Lucyferem, jak to mówili nasi przodkowie. Czyli, jak to w tytule zająłem, wypędziliście PiS drugim PiS-em, ponieważ wasza Kinder niespodzianka była pusta w środku i tak naprawdę zagłosowaliście jednak na Tuska. A głosując na Tuska, zagłosowaliście na Kaczyńskiego, tylko na jego lustrzane odbicie. Bo ci dwaj panowie, którzy opanowali polską politykę, jeden ukradł Polsce prawicę, drugi ukradł Polsce lewicę, podzielili to na Hutu i Tutsi, raczej nie podzielili, wpisali się w ten podział, który istnieje bardzo dawno, który gdzieś tam korzeniami sięga XVIII wieku i sławnego sporu Fraka z Kontuszem, który się ciągnął przez wszystkie powstania, który w międzywojniu doprowadził do tego, że gdyby nas Hitler ze Stalinem nie wymordowali, to sami pewnie byśmy się wymordowali gdzieś tak w połowie lat 40., bo naprawdę szło to w wyjątkowo paskudne klimaty. Więc obstawili ten podział, podgrzali go i działają nadzwyczaj zgodnie. Posłuchajcie, naprawdę. Nie twierdzę, że PiS-PO to jedno zło, bo uważam, że każda z tych formacji niosła swoje zło i jedno zło jest większe, a drugie zło jest mniejsze, bo zazwyczaj tak jest ze złami. Ale akurat jeśli chodzi o to, czym kierowaliście się, czym kierował się według badań socjologicznych, badań, nie mówię o sondażach, bo już się do pierwszych badań zdążyłem dorwać, według badań socjologicznych, to czym kierowali się ci, którzy chcieli odsunąć od władzy Kaczyńskiego, to w tych akurat kwestiach rzeczywiście Platforma jest drugim PiS-em. Albo PiS jest drugą Platformą. Kiedyś oni tam jeszcze się u zarania naprawdę różnili. Ująłem wtedy to taką formułą, którą mi zresztą Kazik Staszewski, no nie powiem ukradł, wykorzystał w piosence Idę prosto i bardzo dobrze, ma na to mój copyright, chociaż nie pytał. Ująłem tę różnicę w takiej formule, że to była wojna mafii z sektą. Ale potem jak się miejsca zamieniły, jak PiS objął władzę, to PiS się stłuszczył, Platforma spisiała, sekta zaczęła się umafijniać, mafia wzbogaciła się o elementy sekciarskie, strasznie silne, które teraz widać po objęciu władzy. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, bo to użytkownicy Twittera pewnie tylko, co znaczy się X-a, jak sobie pan Elon wymyślił, że zmieni nazwę. Więc użytkownicy X-a może zauważyli furiacki atak redaktora Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej na redaktora Piaseckiego z TVN24. Już jest dobrze, tak? Już atak nie idzie. PiSowcy, tam PiSowcy, nie Cholecka, nie Rachoń,
nie Ziemkiewicz, bo to też wiadomo, że oni są już do rozstrzelania, ale redaktora Piaseckiego trzeba wyrzucić. A z TVN-u, prawda? A za co go Czuchnowski zaatakował? Ano za to, że użył takiego sformułowania, że Donald Tusk w trakcie exposé odczytał list samobójcy. No bo tak zrobił. Czytał fragmenty, nie cały, właśnie ten, w tym też podłość, odczytał fragmenty listu samobójcy Piotra Szczęsnego, który się spalił na warszawskim placu Defilad, ofiary depresji endemicznej. Zrobił coś absolutnie karygodnego, haniebnego, co każdy lekarz przyzna w kraju, który ma potworne statystyki i potworny z tym problem. Promowanie samobójstwa, napędzanie ludzi, że to coś fajnego, coś godnego szacunku, że potem zostaniesz bohaterem, jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. No ale to już pomijajmy to wszystko. No fakt faktem, facet był samobójcą, strzelił samobuja. No jak to inaczej powiedzieć? I pan Czuchnowski się zagotował, że nie wolno tak mówić, bo to jest pisowskie nazywać Piotra Szczęsnego samobójcą. To jest pogarda, to jest hańba. Tego Piaseckiego natychmiast na zbitą twarz z tego TVN-u, to zresztą nie pierwszy głos ze środowisk sekty Gazety Wyborczej, żeby nie dość gorliwych w sekcie symetrystów, czy wręcz wrogów, bo tu już nie ma symetrystów. Teraz już Rzakowski został pisowcem, prawda? Wszystkie pisowcy. Jak to nie jest sekta, to co jest sektą? No jest sekta. Mafia nabrała cech sekty. Sekta, jak była u władzy, to nabrała cech mafijnych. To się wszystko pięknie spotkało. Ładnie się, czy mądrze nazywa się to konwergencją. I nawet mi nie chodzi o sprawy ściśle programowe, chociaż każdy, kto obserwuje albo ma na tyle dobrej woli, żeby zastanowić się na tym chwilę, musi przyznać, że przy całym wrzasku, przy całej nienawiści, jakie generuje spór PO-PiS-u, to tam, gdzie są rzeczy naprawdę złe, to tam PO i PiS są całkowicie zgodne. Jak PiS rzuci coś naprawdę głupiego, na przykład przypomnę piątkę dla zwierząt. Chory, szalony pomysł absolutnie, gdzie pod pozorem troski o dobrostan zwierząt, też pojmowanej na sposób dziwaczny, bo szło głównie o hodowlę zwierząt futerkowych. Ja jako honorowy rolnik RP przypomnę, że akurat futerkowce, te rozmaite norki inne, to jest arystokracja wśród zwierząt hodowlanych, bo ich nie można źle traktować. One muszą mieć dobrostan. Bo jak nie mają dobrostanu, to linieją. I żeby był najpodlejszy producent, jeżeli chce, żeby te futrzaki mu przyniosły jakiś zysk, to musi o nie dbać. Kury można gnębić, kaczki, świnie, wszystko to można trzymać w złych warunkach i na tym zarobić, bo mięso na tym no, trochę straci, podobne jak kury szczęśliwe smakują lepiej od nieszczęśliwych, ale futrzaków nie można. Ale no, pod pretekstem, że to właśnie futrzaki są, futrzarze są najgorszą szumowiną wśród rolników, dręczą zwierzęta, pod tym hasłem tak naprawdę PiS wyskoczył z programem do obcięcia polskiemu rolnictwu ogromnych dochodów i przekazania go ich Niemcom. Bo chodziło o to, żeby tak, PiS, dobrze powiedział, to PiS. Antyniemiecki w retoryce, ale tutaj zwierzątka cierpią, prezes ma czułe serce, nie zna się na tym zielonego pojęcia, nie ma przecież o rolnictwie, bo skąd na Żoliborzu niczego nie hodowali. W związku z czym wymyślił młody Lizus, że mu tę piątkę dla zwierząt podstawić, oni machnęli, tak, likwidujemy eksport mięsa halal, na który zarabiamy ogromne pieniądze, oddajemy ten rynek Niemcom, likwidujemy futra, oddajemy ten rynek Niemcom i Ruskim. I co wtedy zrobiła Platforma? Mając idealną okazję, żeby powiedzieć hola, hola, pomysł może jest i słuszny, ale tak na wariata, tak? Z tygodnia na tydzień, bez żadnych konsultacji, bez żadnych uzgodnień. Tak sobie po prostu prezes na TikTok wyszedł i powiedział, ulżymy losowi zwierzątek, żeby zapunktować u młodzieży, bo mu obiecali, że to tak zapunktuje. No nie, chwileczkę, konsultacje, organizacje rolnicze, analiza rynku, co... Nie, nic takiego Platforma nie zrobiła. Wyskoczył Borys Budka i zaspiszczał, że tak, jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. W tej sprawie akurat, w każdej złej sprawie PiS albo miał pełne poparcie PO, jak z tą piątką, albo PO chciała jeszcze bardziej, krytykowała go, że nie dość, tak? Wszystkie te zielone łady, te wszystkie wiatraki, wygaszanie produkcji polskiego węgla w momencie, kiedy Niemcy, obłudnicy, Simon Moll narodów, tak ich będę nazywał, tak, bo mają taką metodą Simona Molla, po prostu, że swojego syfa nie leczą, tylko nim zarażają wszystkich dookoła.
Więc ten Simon Mol Narodów produkuje, zobaczcie Państwo, to są twarde statystyki, otwierają coraz to nowe kopalnie. Wyrębują lasy po to, żeby kopalnie węgla brunatnego otworzyć. Miks energetyczny niemiecki jest w coraz większym stopniu oparty na węglu, a Polska oczywiście kopalnie nie dość, że wygasiła, od razu je pozalewała, żeby broń Boże, pozasypywała, żeby broń Boże nie móc ich potem odkręcić, znowu do eksploatacji przywrócić. I co robiła opozycyjna platforma? Wyła, że za mało. A co z COVID-em? Wszystkie głupoty, które PiS zrobił, to przecież Platforma uważa, że jeszcze nie dość. Nie, jeszcze trzeba, żeby do sypialni milicja każdemu z przeproszeniem kibla wpadała i sprawdzała, czy ma maseczkę. Jak nie ma maseczki, to do więźnia, prawda? Albo szczepienie, to kto się nie zaszczepił, to w ogóle praw publicznych odmówić i jedzenia nie sprzedawać. O, żeby kto chce kupić bułki, to niech, czy nie mówię o mięsie, musi przedstawić, że jest szczepiony, bo jak będzie nieszczepiony, to nie dostanie żreć, żeby zdychał, bo jest mordercą, który zabija innych przez to, że nie ma szczepień. No, trochę oczywiście tutaj ubarwiam. Odwołuję się do sławnej formuły Jaskra z Sapkowskiego. Nie kłamie, tylko ubarwiam. To jest nie to samo. Ale sami Państwo przyznacie, że za dużo ubarwiać nie muszę. Nieustające wycie za mało, za mało, za mało, jeszcze więcej. Czasami tym wyciem udawało się Platformie złapać PiS w pułapkę, tak jak złapał z węglem. Że natychmiast po agresji Putina pełnoskalowej na Ukrainę pan Tusk zaczął nagrywać filmiki na tle wagonów jadących, że to PiS węgiel sprowadza, PiS finansuje wojnę. PiS się porobił ze strachu, natychmiast przerwał import węgla, także nawet ten, który żeśmy zapłacili, to pieniędzy nie dostaliśmy z powrotem, węgla też nie dostaliśmy, dostali go Niemcy czy inni tam zapłacili, bo cała reszta Europy nie wstrzymała importu węgla, do dzisiaj zresztą bodajże nic nie wstrzymała, ropę ciągnie, gaz. Czasami dla przyzwoitości Niemcy mówią, że o, to jest, tutaj mamy papierek, że to nie jest węgiel rosyjski, ani ropa rosyjska, czy gaz, tylko z Kazachstanu. No dobrze, ale PiS zakazał i wtedy mu Platforma wsiadła na łeb, że nie ma węgla, nie będzie węgla, wszyscy umrą w zimie. Pamiętacie Państwo, chodzi mi, tylko to już nie chodzi o zbieżność, o tożsamość w wielu punktach programu. Oczywiście są sprzeczności, przede wszystkim sprawy tożsamościowe, tu wiadomo. Do Ministerstwa Edukacji, które z jakiegoś powodu w Polsce to właśnie ministerstwo kluczowe dla dalekiej przyszłości, kluczowe dla celów strategicznych, to, które powinno być ponad polityczną bieżączką, które powinno być w rękach fachowców i opierać się o szeroki społeczny konsensus, to to właśnie jest, nie wiem, zawsze koalicyjny łup dla radykałów. Giertych, coś z nim trzeba było zrobić, przecież trudno mu było dać poważne ministerstwo, nie wiem, spraw wewnętrznych, czy administracji, czy policję, czy służby. No nie, nie. No to dostał edukację. Potem w PiS-ie edukację dostał najbardziej radykalny wyznawca, twardy taki tożsamościowy, jakim jest pan Czarnek. No to teraz dostała pani Nowacka. Wajcha w przeciwną stronę, prawda? Ministerstwo... Dobrze, no Ministerstwo Edukacji jest w tej chwili też kopią, no, ale w odwrotną stronę. Dobra, więc są tożsamościowe. Są w polityce zagranicznej kwestie różniące PiS z Platformą, tak? To znaczy PiS mówi Amerykanie. I tu ma rację, tu się w pełni zgadza. PiS mówi Amerykanie. Tusk mówi Niemcy, to znaczy mówi Europa, ale Europa znaczy Niemcy. Teraz Niemcy sami nie mówią Niemcy, tylko mówią Europa. Europa, Europa Ibera, ale już Państwo o tym mówiłem, ciekawe zjawisko. Wszystkie dokumenty z czasów Bismarcka, jakby powyjmować Niemcy i wstawić Europa, to jest cały czas aktualne. Po prostu szowinizm niemiecki się przekształcił w szowinizm europejski. I Tusk powiada Niemcy, ale jak przyjdą Amerykanie i tupną na Tuska, to się chował, jak rządził, tak samo w buty, jak kiedy tupali na Kaczyńskiego się chował, czy na Morawieckiego. I odwrotnie, jak Niemcy znowu huknął i przycisnęli Morawieckiego czy Kaczyńskiego, to oni byli równie usłużni wobec Niemców, jak Tusk był. Więc też ten spór jest sporem no nie tak silnym, jakby się chciało i nie tak mocny. Natomiast tym, co Państwu mówię, że PO jest drugim PiS-em, jest, się ładnie nazywa, modus operandi,
sposób działania. Jest bardzo ciekawa rozmowa z Józefem Orłem w najnowszym numerze Do Rzeczy, świątecznym numerze Do Rzeczy, który bardzo polecam. W ogóle polecam Do Rzeczy, bo to jest dobry tygodnik. Jestem jego w pewnym sensie współwłaścicielem, a na pewno współtwórcą. A w świątecznym numerze, mówiąc nawiasem, to już pozwolę sobie na odrobinę tym razem do stałych widzów. Wielu z Państwa mnie czasem namawia, żeby tak troszkę pogwiazdożyć, poopowiadać o sobie. Są pytania takie bardziej osobiste. No to powiem, że w tym numerze napisałem taki, nazywa się to Alfabet Idoli. Mój prywatny, więc o ludziach, którym zawdzięczam coś, którzy mnie ukształtowali. Jeżeli Państwa kogokolwiek interesuje, dlaczego ja jestem taki, jaki jestem i jaki w ogóle jestem, nie mówię, że kogoś to musi interesować, ale skoro widzę, że trochę takich ludzi jest, to polecam ten numer Do Rzeczy. Może, jeżeli się to spodoba Państwu, to jakieś zrobimy kiedyś dłuższą rozmowę na ten temat na zasadzie Q&A, ale mówiłem o Do Rzeczy, dlatego że jest tam rozmowa z Józefem Orłem, która jest doskonałą analizą przyczyn wyborczej klęski PiSu, mimo że odniósł zwycięstwo oczywiście, ale takie zwycięstwo, po którym musi oddać władzę, więc żadne zwycięstwo. Doskonała analiza tego wszystkiego i na samym początku redakcyjny kolega zadaje Józkowi Orłowi, przepraszam, jesteśmy po imieniu razem, żeśmy klub Ronina tworzyli, więc zadaję Józkowi pytanie, dlaczego PiS nie przygotował sobie żadnego, nie zostawił sobie żadnej drogi do zawarcia koalicji, skoro wszystkie sondaże, jak mówią, że dawały, że ma maksimum 37-37,5%, a jest ryzyko, że będzie frekwencja większa niż ta, przy której się to przekłada na większość. Dlaczego atakował PiS wszystkich dookoła? No bo PiS odpowiada, Józek jest partią ideologiczną, reprezentuje jedyną słuszną prawdę. Jeżeli on ją reprezentuje jedynie słuszną, no to nikt inny nie może być. Prawda jest niepodzielna. W najlepszym wypadku koalicjant jest niepotrzebny i się go zjadę, jak się zjadło Samoobronę czy LPR, zapominając dobić tego Giertycha, który potem chodzi i zło wielkie wyrządza, bo się musi zemścić na Jarku i tak. Jak nie wiem, też mam wrażenie, że wiele problemów Konfederacji wynika z kolei z tego, że Wippler też nie zapomniał, jak go w PiSie skrzywdzono, a w Platforma też jest cała kolekcja frustratów typu Kowala czy Kluzicy, których Kaczyński skrzywdził. No, ale to jest dygresja. W każdym razie, jak partia reprezentuje jedyną słuszność, no to tak musi działać. No, a ja się pytam, co Platforma reprezentuje? Nie jedynie słuszą postawę? Tak, trzonem Platformy jest wciąż Michnikowszczyzna. Jest ta postawa z początku lat 90. tej nowej szlachty od okrągłego stoła, która wstała i stwierdziła, że my teraz będziemy rządzić, bo nam się to należy jak psu Buda. A na to niektórzy powiedzieli, nie należy wam się, bo wy jesteście lewacy, liberałowie, a tu muszą rządzić Polacy katolicy, patrioci. Ale Polacy katolicy byli słabi wtedy, dali się wydutkać i liberałom, którzy powiedzieli, my musimy rządzić, bo my jesteśmy oświeceni, bo my jesteśmy europejscy, to nam daje szlachectwo. Druga konkurencyjna szlachta mówi, nie, szlachectwo nie płynie z oświecenia, świadectwo płynie z patriotyzmu. I co, my jesteśmy szlachtą, więc jak my się dorwiemy, to my was wytniemy, a teraz tam, gdzie się dorwali i oni będą wycinać. No i właśnie, zobaczcie Państwo, co się dzieje na przykład zapowiedzi pana Bodnara. To jest coś niewiarygodnego. Ja już nagrywałem film o tym, że to po prostu podpada pod paragraf. To są konkretne artykuły kodeksowe, których Tusk jeszcze nie przekroczył, ale właśnie pan Bodnar tymi swoimi kolejnymi zarządzeniami, próbą bezprawnego mianowania prokuratorów, jakimś skandalicznym, absolutnie ogólnikiem tworzącym zasadę, że sędziowie ze starej sitwy mają wyłączne prawo decydowania, jak ktoś się pojawi, sędzia z tych jednej trzeciej sędziów, które oni nazywają neosędziami, to stara sitwa ma każdego z nich prawo usunąć, prawda, i uznać za źle obsadzonego, ale to zależy wyłącznie od jej widzimisię. To jest oczywiście nieustające podziękowanie dla pana prezydenta Dudy, który drugi raz w swojej karierze, pierwszym razem koszmarnym było przyjmowanie, to, że się dał zmusić do przyjmowania po nocy ślubowania od nowo wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, a drugą wtopą było to, że dał się oszukać pani van der Leyen i za obietnicę na gębę prywatnie złożoną, że mu odblokują PiSowi te miliardy z pożyczki, którą na nasze konto wzięto i teraz nam łaskawie
po kawałku oddają, co tam możemy, pod warunkiem, że u Niemców kupimy to, co Niemcy akurat mają na zbyciu. A, przepraszam, dygresja, bo nie będzie na to czasu, a rzecz za mała na filmik. Zwracam uwagę na taką ciekawostkę. Pan Habeck, bo jak Państwo wiecie, nasze Übermensche tak genialnie zarządzili swoim budżetem jako wyższa kultura prawna i ekonomiczna, że im 60 miliardów zabrakło euro w budżecie. Jak Polacy coś takiego zrobili, to bym słyszał, ale Niemcy nie, wyższa kultura. Nikt tego u nas nie zauważa, że to jest po prostu totalna kompromitacja tego państwa. I wpadli w takie kłopoty, że musieli obciąć dotacje na to, co jest absolutnie źrenicą niemieckiej polityki klimatycznej, czyli elektryczne autka. Każdy Niemiec, który kupował auto elektryczne produkcji niemieckiej, dostawał od rządu 6 tysięcy euro. Dokładnie do 17 grudnia, do soboty. Bo 16 grudnia pan Habeck powiedział, że sorry, kończą z tym. W związku z czym zawyła planeta, tego nie zauważyła, ale zawył niemiecki przemysł motoryzacyjny, który już ma problemy, bo te elektryki niemieckie okazały się, że są niekonkurencyjne w stosunku do chińskich, które są takimi samymi, tylko trochę ulepszonymi, bo jak o tym opowiadałem, Niemcy, Chińczycy po prostu wydutkali niemieckiego partnera i ukradli mu całą technologię robienia tych autek. Więc niemiecki przemysł zawył, no co on zrobi teraz z tymi autkami? Więc takie mam pytanie. Przyjmą Państwo zakład? Jaki będzie kolejny wielki sukces Donalda Tuska w odblokowaniu KPO? Bo ja sądzę, że zaraz dostaniemy kolejnych 20 miliardów złotych odblokowanej zaliczki z KPO pod warunkiem, że one wszystkie pójdą na kupno niemieckich samochodów elektrycznych. O. I tutaj dygresja. Wracamy do modus operandi. Modus operandi, mówiłem o panu Bodnarze, tak? Tak bezczelne zagrania, ktoś może powiedzieć, że PiS aż tak bezczelnych nie robił, to jest prawda. PiS szedł po bandzie. PiS właśnie tak, Trybunał Konstytucyjny wybrano, było domniemanie konstytucyjności, więc jak sędziowie zostali wybrani, to dopiero Trybunał Konstytucyjny się musiałby zebrać, orzec, że zebrali niekonstytucyjnie, zostali wybrani, dopóki tego nie orzekł, byli konstytucyjni, więc myk, myk, prawda, po nocy szybko prezydent przyjął ślubowanie, no i to nie było łamanie prawa, to były rzeczywiście bezczelne chodzenie po bandzie, co na przykład w tradycji anglosaskiej, w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza tego typu numery są na porządku dziennym. Opowiadałem o tym, jak republikanie na przykład półtora roku przetrzymali wakat w Sądzie Najwyższym, bo nie wyznaczali, ponieważ warunkiem mianowania sędziego Sądu Najwyższego amerykańskiego jest, że musi zostać przesłuchany przez Senat. Senat był wtedy republikański i nie wyznaczał po prostu. Pół roku przechodziłem, że półtora. Po prostu nie wyznaczał terminu przesłuchania, a dopóki nie został przesłuchany, to nieważne było, czy Senat go zaaprobuje, czy nie. To jest decyzja prezydenta, ale nie może prezydent nie mógł tego podpisać, dopóki Senat nie przesłucha. Nawiasem mówiąc, mózgiem tej akcji był senator John McCain. Bardzo zacny, poczciwy człowiek, ale chyba trochę, no jakby powiedzieć, jego mądrość nie dosięgała prawości, a przynajmniej jeśli chodzi o sprawy polskie, bo facet, który organizował taką akcję, jednocześnie dał się wpuścić jakimś tam pośrednikom, co też pokazuje, jak nędzna była polityka PiS-u, że człowieka, który był całkowicie z naszej bajki, że tak powiem, ideologicznie, pozwolono na to, że jakieś Applebaumy go tam opętały i on grzmiał z Ameryki przez ocean na ten numer z polskim Trybunałem Konstytucyjnym, chociaż sam wykonywał dokładnie taki sam, tylko prawdopodobnie nie wiedział, na czym polegał ten myk. Więc dobrze, ktoś powie, no dobra, PiS naginał, przeginał, szedł po bandzie, ale nie złamał prawa tak bezczelnie. Nikt w PiSie nie wpadł na pomysł, żeby uchwałą większości, a przecież mieli tak samo większość sejmową, żeby uchwałą większości sejmowej nie unieważniać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Nie, oni tylko na przykład wykorzystali ten numer, że jest napisane, że rząd publikuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jest napisane w jakim terminie. Więc przewlekali publikację tego wyroku i wtedy nie da się mówić o platformie jednak, zwłaszcza o jej autorytetach i nie wspomnieć o obłudzie. Więc wtedy, prawda, straszliwy był krzyk, że publikować, trzeba natychmiast publikować wyroki. Nie. Teraz nie publikuje rząd PO wyroku i zapowiada, że nie opublikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, żeby mieli na tyle cojones, przynajmniej żeby powiedzieć tak, tamci nie publikowali, to my też nie publikujemy.
Nie, ale z bezczelnością te same autorytety, co 8 lat temu mówiły, że trzeba publikować, teraz mówią, że nie trzeba publikować. Mój ulubieniec, pan Sol, wysunął się, a to mając w konkurencji Chmaja, mając w konkurencji Sadurskiego, który teraz mówi otwarcie, że konstytucję trzeba łamać, bo ona, prawda, jak nie była, nie przewidywała pisowców, a pisowców trzeba zgnoić, więc mniejsza o konstytucję, prawda, pana Safiana, o którym jeszcze pewnie za chwilkę, bo to jest dość ciekawa konstrukcja, którą stworzył, mając taką konkurencję, i pana Kalisza jeszcze, który stwierdził, że w ogóle uchwałą sejmową można stwierdzić, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Stał się pan Zol moim ulubieńcem. Zol czy Col, przepraszam, nie wiem jaką formę wymowy. Będę mówił Zol po polsku, więc pan Zol stał się moim ulubieńcem. Już po tym, jak wypowiedział się na temat aborcji. Ja przypominam, że to Andrzej Zol wydał wyrok. Jego Trybunał wydał wyrok wykluczający z aborcji przesłankę socjalną, który też oznaczał, że jeżeli ktokolwiek zgłosi przesłankę eugeniczną, to też Trybunał, bo on musi się trzymać swego, ktokolwiek będzie w tym Trybunale, będzie musiał tę przesłankę wykluczyć. I potem były 3 lata zwodów uszami, jak PiS kombinował, żeby ten wniosek, który został przez prolajferów złożony, żeby go nie rozpatrywać, w końcu ktoś musiał, zróbmy to w czasie, a pandemii to nie zauważą. Wyszło jeszcze gorzej, że w czasie pandemii, ale to nie o to chodzi. To Andrzej Zol wydał wyrok o aborcji. A potem w czasie, jak analogiczny, wynikający logicznie z jego wyroku, wyrok wydała pani Przyłębska, to pan Zol powiedział, no dzisiaj to ja bym już tego wyroku nie wydał. A co się zmieniło od wtedy do dzisiaj? W prawie? Nikuta, nic. Po prostu to były czasy, kiedy przewodniczący Trybunału się starał o order u papieża, który jak pan Rzepliński dostał, to też piękny przykład obłudy, jak pan Rzepliński jako przewodniczący Trybunału dostał order jakoś tam świętego kogoś, świętego Grzegorza, nie wiem, nie pamiętam, można wygooglać. A pan Pacewicz, wtedy wicenaczelny Gazety Wyborczej, dzisiaj naczelny Okopresu, grzmiał w tej Gazecie Wyborczej, że natychmiast powinien Rzepliński złożyć godność przewodniczącego TK, bo to jest haniebne, niedopuszczalne, że agent obcego państwa, zmuszony do lojalności wobec obcego państwa, uważacie państwo, do lojalności wobec obcego państwa jest zmuszony ktoś, kto dostał order. Ale potem pisowcy to samo przechwycili, jak Tusk dostał order tego tam Słońca Peru jakiegoś. Chociaż tam oni bardziej z tego bekę robili, nie? Dobra, więc pan Andrzej Zol, to już wtedy, jak z tą aborcją wykonał taki fikołek, to ja już straciłem wiarę w krakowskich profesorów prawa. A teraz, jak on się jeszcze pokazuje i mówi, że nie trzeba drukować wyroku Trybunału, kiedy Trybunał jest pani Przyłębskiej, a nie pana Rzeplińskiego. No to ja dziękuję. To ja już nie mam więcej pytań do was. Pan Safian. Marek Safian stworzył, jak mówiłem już państwu, taką formułę formalizmu prawnego. Napisał taki tekst, nie dajmy się złapać w pułapkę prawnego formalizmu, czyli po prostu jedźmy na chama. To jest napisane w Konstytucji, że ustawa wymaga podpisu prezydenta, czy nominacja, czy zmiany w prokuraturze wymagają podpisu prezydenta. Czniać to, zmieniać na siłę, na chama. I pan Bodnar zmienia, prawda? Wyrzuca prokuratorów, chociaż nie ma prawa. I co? No i uważa, że nikt go nigdy nie osądzi, ponieważ zwycięzców nikt nie sądzi, oni będą rządzić zawsze. Każda ekipa w Polsce jest przekonana, że będzie rządzić zawsze. Ktoś powie, że PiS aż tak bezczelnie prawa nie łamał, aż takich rzeczy nie robił. Tak, nie robił, chociaż zauważcie państwo, przywołuję Safiana, ponieważ była w PiSie to się nazywał imposybilizm prawny. Ale to jest dokładnie to samo. PiS mówi, no musimy różne rzeczy robić, prawda, bo musimy je robić, bo trzeba przełamać imposybilizm prawny. A pan Safian mówi, rób ta, na chama siekierą, bo nie dajmy się złapać w pułapkę w prawniczego formalizmu. Przepisy są po to, żeby nam służyły, prawda. My jesteśmy prawnicy, my jesteśmy ci magowie z Sapkowskiego, to często tak porównuję, że to nie są prawnicy tacy prawdziwi, jak kiedyś byli, tylko tacy właśnie poczuli się jak ci magowie z Sapkowskiego i że oni tu mam ręce i nimi się kręcę, prawda, i zamek. Chcesz, żeby ktoś, parchy na kogoś spadły, proszę bardzo, tutaj dukacik, ja ci odpowiednie zaklęcie, chcesz coś tam innego, tutaj dukacik, puścić męża z torbami albo konsumenta spuścić na bambus, który
nawiasem mówiąc, ta bezczelność, z jaką działa pan Bodnar, zauważyłem, nie wiem, że wymieniam tutaj różne nazwiska upadłych ekspertów, ale między nimi muszę pochwalić pana Matczaka. Pan profesor Matczak jakby zauważył, że to jest... Nie, zaraz, tak nie wolno, co ten Bodnar wyrabia? Jak to żadnych opinii nie potrzebujemy, jak to żadnych tych nie potrzebujemy, pójdziemy sobie na krechę, na chama. Można oczywiście uważać i naturalnie należy uważać, że pan Matczak w sumieniu swoim zobaczył, że świństwo się dzieje i protestuje wbrew swojemu stronnictwu, narażając się, że ja zaraz jak redaktor Piasecki zostanie zjechany, prawda, żeby go wyrzucić i tak dalej. Ale możliwe też, że pan Matczak po prostu sprytniejszy jest od całej ekipy, ale też jak z prawnikami rozmawiam, to tutaj już środowisko się złapało za... Ja w sumie na razie za głowy i zauważyło, że zaraz, jak tak będzie, jak Bodnar robi, to po co my? To z czego my będziemy żyć? Jak to nie trzeba opinii? Przy ekspertyzy prawne, ja tu mam, prawda, kancelarię, a on mówi, że żadnych opinii nie potrzebuje, nie będzie potrzebować, na telefon załatwiamy. Te przede wszystkim ta weryfikacja, bo to jest to, co Bodnar zarządził, to jest proces weryfikacji sędziów analogiczny do weryfikowania w stanie wojennym dziennikarzy. Ta hamowa w prokuraturze, że on odwołuje prokuratorów, wsadza nowych prokuratorów do Rady Prokuratorów, prokuratorzy na telefon, sędziowie na telefon, no niby fajnie, bo to nasz telefon, Pełoski stoi na biurku Donalda, czy tam powiedzmy Kierwińskiego, ale to ja zaraz iść do, jak mam sprawę do wygrania w sądzie, to zaraz iść do pana Matczaka do kancelarii, to ja zadzwonię do Kierwińskiego. Znaczy, tak teoretycznie, gdybym ja miał takie sprawy, żeby jestem jakimś wielkim koncernem, prawda, czy innym zleceniodawcą i proces mam sądowy, to co? Wezmę do pana Janka, państwo wiedzą którego, drugą sztabkę złota mu do kolekcji. Ja będę najmował kancelarię prawną, a kancelaria prawna nic nie może. Jak sędzia jest na telefon, to już wszystko ten. Już podobno... Mówi mi znajomy, że tam, co po niektórzy prawnicy zauważyli, zaraz następnie zauważą i będzie bardzo śmiesznie, jak się okaże, że ten modus operandi, który zastosowała Platforma, na przeciwko nim w pierwszej kolejności nastawi ten żelaznych ich stronników, którzy ich najbardziej wspierali, bo ten prawniczy establishment przecież, zwłaszcza ci tacy prawnicy siedzący na workach z kasą, to całkowicie byli po ich stronie, a no może im się zmienić, może im się nie zmienić. Szczerze mówiąc, guzik mnie to obchodzi, bo i tak po kilku latach już nikt nie będzie w żadnego prawa szanował, ani w żadne prawo wierzył, bo idzie to wszystko do totalnej rozpierduchy i anarchii. Strach pomyśleć, co to będzie, ale dobrze będzie. To o tym za chwilę. Chciałem w każdym razie, proszę Państwa, imposybilizm prawny równa się formalizm prawny. Jakkolwiek zwał, to jest ta sama ekipa, piastująca jedyną prawdę i w imię tej jedynej prawdy, używając wybory kopertowe, jeszcze dam taki przykład, bo się pan Joński z jakimiś tam innymi pajacykami śmiesznymi nadbają, jak oni rozliczą za te 70 milionów zmarnowane na kopertowe wybory. 70 milionów w kosztach tego, co tu jest zmarnowane. Budżet miasta stołecznego Warszawa roczny na zmarnowanie, czyli na tak zwaną promocję miasta, czyli na wsadzanie w media swoje propagandowe, to jest 42 miliony. Nie mówię oczywiście, że nie szkoda tych 70 milionów. Można by za to kupić dużo różnych rzeczy. Niepotrzebnych zapewne, a to zależy, kto by kupował. Ale kupują ci, co dysponują pieniędzmi, a ci, co dysponują, nie kupują rzeczy potrzebnych. Zgodnie z prawem Dziemkiewicza, które kiedyś sformułowałem, że władza musi wydawać pieniądze na to, czego ludzie nie potrzebują, bo na to oni sami pieniędzy nie wydadzą, a jak potrzebują czegoś, to se kupią, prawda? Potrzebują bezpieczeństwa, policja niedoinwestowana, państwo nie wydaje, no to ludzie sami sfinansują, chcąc, nie chcąc, firmy ochroniarskie, a nie potrzebują partii politycznych, to musi państwo dawać dotacje państwo politycznym, bo partiom, bo ludzie sami sobie siebie nie dadzą, z wyjątkiem tych, co mają jakieś lewe interesy do załatwienia przez te partie. Więc skąd się wzięły kopertowe wybory? Dlaczego to 70 milionów poszło się czochrać? Dlatego, że zgodnie z doktryną imposybilizmu prawnego, PiS uznał, że trzeba co zrobić? Bypass. To się za rządów Tuska nazywało bypassy. To dokładnie była ta sama rządzenia zasada. On 8 lat rządził i jak gdziekolwiek chodził jakiś problem, to on tam te
Jakoś tam, wiecie, rozumiecie, telefon tutaj do jakiegoś swojego tam Grasia, czy Grada, czy innego, weź to, zobacz w tego, nie trasa, obejście, bypassy prawne to się nazywa. Niszczenie kompletne państwa, bo tu na przykład stadion dziesięciolecia, który chyba do dzisiaj jest nieodebrany, bo tak był robiony właśnie barbasami, coraz to kolejnymi, zmieniano normy, wszystko, aby zdążyć na euro, aby tego, oni mówią, że strażak, który to odbierze, to zostanie komendantem głównym u Tuska, ale jeżeli tam się coś stanie, to potem spierdla nie wyjdzie. A już o tym, co mówili ludzie, którzy robili ten stadion i pobankrutowali, bo im nie zapłacono, a robili, bo uwierzyli, bo premier Tusk przyszedł i się bożył, zaprzysięgał, że słuchajcie, ja wam gwarantuję, że dostaniecie należne wam pieniądze, tylko rób ta, prawda, bo trzeba, no bo euro się zbliża. Kopertowe wybory były częścią dokładnie tej samej kultury. No, wszystkie covidowe nieszczęścia w ogóle przecież wynikały z faktu, że PiS odwołał się do jakiejś formuły bezprawia, stanu, ja wiem, że nie pamiętam, zagrożenia epidemiologicznego, że która ustawa, która pozwalała stosować rzeczy, które mogą być stosowane tylko w stanie wyjątkowym, albo w stanie wyjątkowym, albo w stanie epidemii, ale jak się ogłosi stan epidemii, to są koszty, więc żeby rząd mógł ogłosić, robić rozmaite nadzwyczajne działania i nie ponosić kosztów, to Donald Tusk, tak, jak może to już była Ewa Kopacz, cholera, no w każdym razie Platforma, na pewno Platforma wymyśliła taką formułkę, takie bezprawne prawo o tym stanie zagrożenia, żeby mieć kompetencje jak w czasie epidemii, bez ogłaszania epidemii. To był moment, kiedy groziła, zapowiadano epidemię SARS, ale wtedy to nie wyszła ta epidemia, ale właśnie jak przygotowano. PiS tylko chwycił to samo. To są te same sposoby działania. To jest ten sam mental, naprawdę. Nie mówię, że to jest jedno zło, bo jedno zło jest większe z drugie, ale ci, którzy sądzili, znaczy ja rozumiem, że takich zakutych Czuchnowskich, prawda, co nienawidzą wszystkie, co się kierują tym swoim poczuciem wyższości, co uważają, że Tusk jest ich człowiekiem, bo zlikwiduje równość, bo to tak śmiesznie, jakby usytuowanie jest, że PiS walczy z nierównościami społecznymi, no bo walczy w imię tych swoich, tak zwalczył te nierówności społeczne, że ludzie uznali, dobra, mam już to, co potrzebuję, idźcie sobie, nie zawracajcie mi głowy. No, a z drugiej strony Platforma jest pod ciśnieniem swojego elektoratu, tak w filmiku o strefie wolnej od biedoty zarządzonej przez warszawski samorząd mówiłem, że ten elektorat właśnie chce nierówności, bo on uważa, że on powinien mieć więcej, bo jest lepszy. Jak jest lepszy, to ma mieć więcej. Stąd ta liberalna, gdzie liberałowie w Platformie? To nie jest żadna partia liberalna, ale lubi używać tej liberalnej retoryki, bo to od lat 90. od czasów Michirowszczyzny jest retoryka wyższościowa. Ona się świetnie zgadza z ich poczuciem szlacheckiej wyższości nad hołotą, prawda? Że tamci sobie nie poradzili w transformacji. Cham jesteś, to cierp, jak śpiewali w operetce Szpotańskiego, prawda? My tutaj jesteśmy lepsi, bo sobie poradziliśmy, dlatego nie jesteśmy uprzywilejowani, po prostu zasłużyliśmy sobie na to, co mamy, a wy tam sobie nie zasłużyliście. No to w każdym razie jest tutaj, tak, jakaś różnica, ale mental jest, powtarzam, proszę Państwa, ten sam. A teraz ja mam powiedzieć coś, co już obiecałem na zakończenie tym, którzy wytrzymali 38 minut i paręnaście sekund mojej przemowy do tych, którzy mnie nie oglądają prawdopodobnie, więc tym, co mnie oglądają, też się coś należy. Jak mówiłem parę tygodni temu, że Państwo nie lękajcie się, coś z tego dobrego wyjdzie, to zauważyłem w komentarzach, że wielu ludzi mówi, nie, no to ja tak gadam po prostu, chcę się pocieszać. Ja nie mam zwyczaju nikogo pocieszać, ja w ogóle nie jestem zmartwiony, więc trochę się martwię o Polskę, ale wcześniej też się martwiłem, więc nie popadam w żadną rozpaść i nie widzę potrzeby pocieszania kogokolwiek, ja po prostu stwierdzam fakt. Czy Państwo pamiętacie, jak się skończył w Polsce komunizm, postkomunizm? Żadna partia solidarnościowa czy postsolidarnościowa nie była w stanie postkomunistów wykończyć. Przeciwnie, im bardziej solidarność umowna, bo nie mówię o związku, tylko o szeroko rozumianej stronie tak zwanej społecznej okrągłego stołu, im bardziej ona rządziła, tym bardziej postkomuniści kwitli. Dopiero kto zniszczył postkomunizm w Polsce i tę zmorę zakończył?
Leszek Miller. Trzeba było jego rządów, żeby po nich Polacy stwierdzili nie. Postkomunistom dziękujemy. Wybrali PiS, PO, Platformę, PiS, Platformę, LPR i Samoobronę wtedy. 80% głosów w wyborach padło na partie negujące Układ Okrągłego Stołu. Niewiarygodna szansa, niewiarygodnie zmarnowana w polskich dziejach. Więc tak jak Leszek Miller był potrzebny, żeby diabli wzięli wreszcie postkomunę, tak samo myślę, druga kadencja Tuska, drugi rząd Tuska jest potrzebny, żeby wreszcie raz na zawsze skompromitowała się ta michnikowa pseudoszlachta, te elity, tych profesorowie, co się na niczym nie znają. O tym zresztą już kiedy indziej. No w każdym razie, uwierzcie mi Państwo. I szkody dla Polski będą z tego oczywiście, będą, ale myślę, że za 2-3 lata nikt przy zdrowych zmysłach, poza ludźmi bezpośrednio materialnie związanymi z tą obecnie instalującą się władzą, nie będzie za tym, żeby to istniało. Ktoś będzie musiał przyjść, zrobić na nowo tego i do tego potrzebuje Polska Tuska. Naprawdę. Do tego, do czego potrzebowała Millera. Dlatego powiadam, nie martwcie się Państwo, tym bardziej, że przed nami święta, a myślę, że jeszcze się zdążymy wcześniej zobaczyć.